Szanowny panie wójcie, mili goście. Jako gospodarze dożynek witamy wszystkich bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców Lubanowa. Dożynki gminne to święto rolników, ich rodzin i wszystkich pozostałych mieszkańców gminy. Zwieńczenie żniw i podsumowanie całorocznego trudu rolnika. Jest to jeden z najpiękniejszych staropolskich obrzędów rolniczych, a także okres wyjątkowy, który pozwala nam na podsumowanie całorocznej pracy rolnika, jego zaangażowania i trudu, aby finalnie cieszyć się plonami. Wiele o trudzie rolnika, jego umiłowaniu do ziemi zostało powiedziane przez Ojca Świętego Jana Pawła II, przez prymasa tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także przez lidera ruchu ludowego Wincentego Wintosa, który często podkreślał, że rolnik wiele daje, a niewiele otrzymuje w zamian. Trudna sytuacja na polskiej wsi doskwiera dzisiaj polskiemu rolnikowi, dlatego należy zawsze pamiętać, aby szanując każdy kawałek chleba, szanować tych, dzięki którym go mamy. Największym symbolem święta plonów jest bochen chleba. Powinniśmy być dobrzy jak chleb, a wspólnota chleba powinna jednoczyć, a nie dzielić. Wspólnota chleba powinna powodować, że działamy solidarnie i solidarnie odpowiadamy za rozwój naszej małej ojczyzny. Życzymy, aby nikomu chleba powszedniego nie zabrakło. Z szacunkiem przekazujemy ten bochen chleba na ręce pana wójta jako najważniejszy symbol dożynek i tegorocznych plonów. Brawa, przekazujemy chleb i prosimy pana wójta o dwa słowa. Przyjmuję ten bochen chleba i przyrzekam, że będę go dzielił sprawiedliwie.